Panie Adrianie, no wchodzę na Pudelka i jest pan ciachem tygodnia. Obciachem tygodnia chyba. Proszę dopisać oby. No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. To będą zawody w siódmej lidze, wielkie derby Warszawy. A kto gra? Korona Warszawa kontra Coco Jumbo. To będzie takie pierdolnięcie jak V2 na lądy, to będzie to. Coco Jumbo w siódmej lidze to jest żart niezły. Ja pier... Tak, mam doskonały żart. O, se przypomniałem. O. O, kurwa. Dlaczego małpa spadła z drzewa? O, patrz. No. O, kurwa. Bo była zdechła. Bardzo dobry żart. To żart? Tak, to był żart. Ale ludzie ją zjebali, podobno dżownica w tych batonikach są. O kurwa. A druga to jest taka zagadka. Dlaczego miś uszatek nie śpi w nocy? Z takimi śpinami? Kluski takie. O kurwa. Cztery. Bo ma klapnięte łóżko. Bardzo dobre. Bardzo dobre żarty. Koniec pierwszej połowy. Korona Warszawa prowadzi 4-0. I widzimy się po reklamach. A w drugiej połowie będą takie anegdotki. Nic nie będzie, bo ja nic nie wiem. Nic się nie działo w życiu. Trzy związki miałeś po drodze, dwa hetero, jedno niebinarne i kurwa nic się nie wydarzyło. Kurwa, nawet ta Magda nie napisze. No i... Tam basen jest, mówisz, tak? No basen jest, bo jakiś tam... O, patrz. Brawo, brawo! Ty tu o basenie, a tu bramka. 4-1. Kurwa, ślepy jesteś, chujozo? No właśnie. Jak tam u pana ze wzrokiem? Dobrze. Czy nie jesteś ślepą chujozą? Nie. O kurwa! Ja pierdzielę, co za akcja! Ale kurwa! Syreny odpalone. Jaki jest pana stosunek do syren? Lubię. W Piratach z Karaibów były syreny. Tak? Ładnie śpiewały i wciągały piratów. Koks. Marynarzy pod wodę. No i tu cyk! O, nie ładnie tak bramkarza kopać. Dawaj jakąś anegdotę, no coś tam się musiało wydarzyć. Nic się nie wydarzyło, nic. Jak się nic nie wydarzyło, na pewno byłeś w sklepie. A nie, byłem, kurwa, byłem w sklepie i w sklepie Archelan, że zrobię krypciochę. Golasa, o, zobacz teraz. Nie ma. Teraz coś się wydarzy, bo się nagrywa. O kurwa! Ja pierdolę. Ładnie sypnął. To jest, oni mają tam produkty z Podlasia. Bardzo smaczne. Myślałem, że z Podlady. Nie, właściwie to nie. I mają oryginalną mortadelę. Cokolwiek znaczy, bo jest mortadela firmowa i mortadela oryginalna. Więc ja zawsze biorę mortadele oryginalne. O kurde! Brawo, brawo, dawaj jeszcze! I mówię, pani zawsze mi to przykroi, żeby już w domu nie latać z nożem, nie? Przychodzę do domu, kurde, tego ona mi w całym kawałku dała, kurwa, no niepokrojony, no. A więc teraz jest prośba do widzów. Bo pan Adrian ma niepokrojoną mortadelę. Już sobie pokroiłem i zjadłem. Tak? Udało się, tak? Już myślałem, że trzeba będzie posiłki wzywać. Tak, i by mi zjedli. Znowu tak. O kurwa. Ulubione danie duchów, mortadela. A ulubiona aktorka zmarłych? Uma Trumna. O kurde! A mają piwo z mortadeli? Nie, mają wódkę. A, z mortadeli? Tak, nie! No, koniec historii jako mortadeli, panie Adrianie, na dziś. 7-2. Patronem meczu została mortadela. O mortadeli już nic nie będzie, ale pan Adrian obiecał, że w następnym odcinku będzie za to o salczesonie czosnkowym. 13,99 kg.